Głównym organizatorem tej duchowo-artystycznej pielgrzymki było Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Przygotowania do wyjazdu siedleckich artystów na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii rozpoczęliśmy na początku 2012 roku. Wysłaliśmy do organizatorów materiał muzyczny oraz wideoklipy koncertowe Śpiewnik Papieski wraz z informacjami o życiu kulturalnym Siedlec. Warto przypomnieć, że ta płyta została wydana przez Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA dzięki grantowi otrzymanemu od Miasta Siedlce w 2010 roku i porozumieniu pomiędzy Stowarzyszeniem a CKIS. To właśnie scena teatralna Miasta Siedlce odpowiada za promocję tej płyty. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w koncertach oraz pielgrzymce na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Z około dwóch tysięcy zgłoszeń organizatorzy wybrali kilkanaście grup artystycznych z całego świata, w tym trzy z Polski. W rezultacie nasz kraj reprezentowały dwa zespoły – Teatr S, połączony z chórem miasta Siedlce oraz Małe Podhale z Wisły. Było to ogromne wyróżnienie dla naszego miasta i artystów naszej instytucji. 15 lipca 17-osobowa reprezentacja artystyczna Siedlec wyruszyła w tę daleką podróż, której błogosławił w dniu poprzedzającym wyjazd biskup diecezji siedleckiej, ksiądz Zbigniew Kiernikowski. Podróż w jedną stronę trwała 36 godzin. Lotniska, przesiadki, dojazdy autobusami, oczekiwanie na transport, to wszystko wpisywało się w trudy dotarcia na miejsce. Dotarliśmy szczęśliwie. Światowe dni młodzieży podzielone były na dwie części. Pierwsza to tydzień misyjny w diecezjach. Nasza grupa razem z reprezentacją Peru została przydzielona do Kurytyby. W tym pięknym mieście około 400 tysięcy mieszkańców deklaruje polskie korzenie. Mieszkaliśmy u rodzin, otoczeni troskliwą opieką, a atmosfera w parafii Nossa Senhora Bonconcello, gdzie odbywały się zajęcia misyjne i koncerty, była doskonała. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, zawiązały się przyjaźnie i obietnice przyjazdu do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Bardzo chcieliśmy, aby się tak stało, bo mamy głęboką potrzebę podziękowania za to, jak nas przyjęto i tym samym podobnego rewanżu. Może warto rozważyć tydzień misyjny w Siedlcach? Do Rio de Janeiro przyjechaliśmy 21 lipca. Dzień później trzeba było się zakwaterować i odebrać pakiety pielgrzyma. 23 lipca był dniem oficjalnego rozpoczęcia światowych dni młodzieży Rio 2013. O godzinie 19 odbyła się Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Owani Tempera. Przemówił również przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich kardynał Stanisław Ryłko. Ceremonie zakończyły występy artystyczne. 24 lipca rozpoczęły się katechezy w grupach językowych. Po południu odbył się pierwszy koncert teatru S i chóru miasta Siedlce w amfiteatrze na terenie Uniwersytetu w Rio de Janeiro. Publiczność brazylijska reagowała bardzo żywiołowo, a na widowni można było dostrzec również pielgrzymów z Polski. Po południu 25 lipca Teatr S i Chór Miasta Siedlce dał koncert w Parku Miejskim. O 18 przybył papież Franciszek i odbyła się ceremonia powitania Ojca Świętego. 26 lipca o 18 uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej z papieżem Franciszkiem na Kopakabanie. 27 lipca z powodu lewnych opadów deszczu Dzień Czuwania z Ojcem Świętym przeniesiono z Campus Fidei w Guaratitibie na Copacabane. Zaśpiewaliśmy spontaniczny koncert Teatru S i Chóru Miasta Siedlce w miejscu zakwaterowania w parafii St. louisia 28 lipca Ojciec Święty przewodniczy mszy rozesłania w intencji młodzieży. Papież Franciszek ogłasza miejsce, w którym odbędzą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Już wiemy, że miejscem tym w 2016 roku będzie Kraków. Piergrzymi zareagowali na tę wiadomość bardzo entuzjastycznie. Szczególnie polskie grupy, które natychmiast zostały otoczone uczestnikami uroczystości z całego świata. Były gratulacje i deklaracje przyjazdu do Krakowa, wymiana pamiątek, gadżetów, flag narodowych i wspólne śpiewy. Od 29 lipca do 2 sierpnia. Tyle czasu musieliśmy czekać na lot do Polski, ale nie był to czas zmarnowany. Chór miasta Siedlce wystąpił na podsumowaniu Światowych Dni Młodzieży i zamknięciu polskiego biura w Rio de Janeiro. W tym miejscu najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do księdza Grzegorza Suchodolskiego i pana Jacka Garbaczewskiego za opiekę i pomoc w tej niełatwej, choć satysfakcjonującej wyprawie. Dzięki ich staraniom na czas oczekiwania lotu do kraju mogliśmy zakwaterować się w domu Polonii, prawie w centrum Rio, tuż pod Corcovado, górą, na której stoi słynna statua Chrystusa Odkupiciela. Wróciliśmy do kraju, do naszych domów zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń. Dla wielu z nas była to wyprawa życia, jednak każdy stwierdził, że najpiękniejsze miejsce na świecie to to, gdzie jest nasz dom. Warszawa i Siedlce to piękne miasta. Program Pierwszy Telewizji Polskiej nie dał nam odetchnąć od trudów podróży. W niedzielę rano byliśmy już w studiu programu Między Ziemią a Niebem, zaproszeni przez redakcję, aby podzielić się wrażeniami. Mamy nadzieję, że krótki występ był dobrą promocją naszego miasta, podobnie jak setki płyt Śpiewnik Papieski oraz albumy o siedlcach pozostawione w Brazylii i rozdane pielgrzymom z całego świata. Pielgrzymkę zakończyliśmy tak, jak ją rozpoczęliśmy, spotkaniem u biskupa Diecezji Siedleckiej księdza Zbigniewa Kiernikowskiego w poniedziałek 5 sierpnia. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej pielgrzymki.